Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki. Dzisiejszy film ukazuje się jeden dzień później niż zwykle, ale już wiem, że mi wybaczyliście tę obsuwę. Dzisiaj będziemy mówić o książkach, które mają czerwone okładki. Akurat tak wyszło, całkowicie przypadkowo. Nie dobierałam książek w czerwcu pod względem kolorów okładek, ale gdy zaczęłam je wybierać, oddzielać książki znaku, o których będę nagrywała oddzielny film od pozostałych książek, które przeczytałam w tym miesiącu, okazało się, że większość z nich, za wyjątkiem jednej, ma czerwone okładki. Więc jest to moim zdaniem bardzo ciekawy zbieg okoliczności i mam nadzieję, że taki wstęp zachęci Was do obejrzenia dalszej części tego filmu. Pierwsza książka, o której będziemy mówić, ma bardzo niepokojący tytuł, czyli Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Jest to książka napisana przez Małgorzatę Gołotę, która jest dziennikarką, ale także autorką audiobooków. Ona czyta książki do audiobooków, więc jeżeli chcecie posłuchać głosu pani Małgorzaty, to wyszukajcie sobie jakieś książki, które przeczytała. Ale do tematu. Żyletkę zawsze noszę przy sobie. To jest książka z literatura faktu. Książka o depresji dzieci i młodzieży. Małgorzata Gołota, zaniepokojona faktem, że każdego roku odnotowuje się coraz więcej przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży, która przejawia się na różne sposoby, między innymi w taki sposób, że młodzi ludzie robią sobie krzywdę, tną się, albo jeżeli boją się widoku krwi, to na przykład strzelają sobie gumką, recepturką w ręce, nogi czy w inne części ciała, gdzie pozostają im siniaki. Taki sposób odreagowywania ma oczywiście swoje podstawy w psychologii i w psychiatrii. Nie będziemy w to wnikać, ponieważ dzisiaj opowiadam Wam o książce. Autorka dotarła do kilku dziewczyn. Akurat tak się złożyło, że to były same dziewczyny, które albo cierpią na depresję, albo zakończyły ten epizod depresyjny i próbują odbudować sobie życie. Wśród tych jej rozmówczyń jest także jedna mama córki dotkniętej depresją, mama, która z całych sił walczy o to, żeby córka odzyskała zdrowie i równowagę psychiczną. Ale oprócz rozmówczyń, oprócz fragmentów pamiętnika jednej z dziewczyn, który pisała, zdaje się, od 12 roku życia aż do teraz tak naprawdę, kiedy ma lat ponad 20. Mamy też tutaj rozmowy z osobami, które zawodowo pomagają osobom dotkniętym depresją. Są to ludzie, którzy na przykład pracują w szpitalach albo w różnych ośrodkach. Powiem Wam, że jest to bardzo ciekawe. Dla mnie, jako nauczycielki liceum, być może nie aż tak szokujące, ponieważ ja w swojej pracy, no chcąc, nie chcąc, a raczej nie chcąc bardziej, stykam się z osobami młodymi, dotkniętymi depresją. Natomiast jeżeli nie znacie takich przypadków, może być dla Was szokujące to, co tutaj przeczytacie, ale zapewniam Was, że to jest cała prawda. I jeszcze jedna książka o depresji młodzieży to Gimnazjum. Komiks napisany przez Andersa Kwamena, norweskiego rysownika i pisarza, który w tym komiksie, zresztą nagrodzonym w Norwegii, opisuje swoje doświadczenia, kiedy skończył szkołę podstawową i przeszedł do gimnazjum. Wówczas zwaliło się na niego bardzo wiele nieszczęść. Przede wszystkim jednak był nieakceptowany w klasie. W jego klasie zebrała się jakaś grupka młodzieży, która po prostu zaczęła go prześladować. To plus jakieś inne jeszcze kłopoty sprawiło, że chłopak przeżył epizod depresyjny. Ale w tej książce, co bardzo mi się podobało, to postawa rodziców tego chłopca. Rodziców bardzo, bardzo wspierających. Rodziców, którzy zauważyli tę zmianę w swoim synu. Którzy próbowali dotrzeć do niego, zapewnić mu jakieś rozrywki, ale także zapewnić mu leczenie. Więc bardzo Wam polecam ten komiks, nie tylko młodzieży, także osobom dorosłym, ponieważ jest to komiks oparty na faktach. Ten autor, miałam z nim okazję porozmawiać niedawno,
opisał swoje własne doświadczenia. I jeszcze jedna książka związana z psychiką człowieka, ale tutaj głównie skupiająca się na kobietach, to książka, którą zaczęłam czytać w poprzednim miesiącu, no ale jak widzicie, ona jest bardzo gruba i napisana takim raczej maczkiem, więc dokończyłam czytanie dopiero w czerwcu. Szalone, złe i smutne, kobiety i psychiatrzy. I ta autorka, czyli Liza Apignanesi, bardzo trudne ma nazwisko, skupia się tutaj na różnych sławnych kobietach z historii, które doświadczyły różnego rodzaju chorób psychicznych i zostały na różne rodzaje potraktowane przez społeczeństwo oraz przez swoją rodzinę również. Wśród jej bohaterek są m.in. Virginia Woolf, Marilyn Monroe, Sylvia Plath i wiele innych kobiet, które znamy z historii i o których wiemy, że cierpiały na jakiegoś rodzaju choroby psychiczne. Ta autorka chciała pokazać, w jaki sposób psychiatrzy oraz społeczeństwo traktowali kobiety, które zostały dotknięte różnego rodzaju chorobami, bądź też którym przypisywano różnego rodzaju choroby, ze względu na to, że te kobiety zachowywały się nieodpowiednio do oczekiwań. I ona wychodzi z takiego założenia, że każda dekada czy każdy okres w historii ma jakieś choroby, które dominują w psychiatrii. Dawniej to była na przykład histeria, którą przypisywano głównie kobietom, albo szaleństwo laktacyjne, później schizofrenia, później choroba dwubiegunowa itd., itd. Ale co tutaj nie do końca mi zagrało, to to, że w pewnym momencie ta autorka zaczyna się gubić w tych swoich wywodach, że zaczyna wprowadzać za dużo różnych wątków i za dużo różnych teorii i nie czyta się tego dobrze. Początek jest w porządku, ale im dalej, tym bardziej robi się to zagmatwane i tracimy taką przewodnią myśl. Natomiast jeżeli interesują Was przypadki właśnie chorób psychicznych uznanych osobistości oraz ich historia również, to warto się tym zainteresować. Książka, która podnosiła mi ciśnienie codziennie rano, kiedy zakładałam słuchawki i słuchałam jej na audiobooku idąc do pracy i też później wracając do pracy, to Darcie pierza Anny Dziewit-Meller. Dlaczego podnosiłam ciśnienie? Jest to zbiór felietonów, które autorka publikowała w Tygodniku Powszechnym, a później także w Polityce. To są felietony w dużej mierze dotyczące kobiet i sytuacji kobiet w Polsce i na świecie. No i właśnie, jak wiemy, sytuacja kobiet w Polsce nie przedstawia się zbyt optymistycznie. Prawa kobiet są wciąż ograniczane. I autorka pisze krótkie, błyskotliwe, pełne treści teksty, które właśnie sprawiają, że gdzieś tam się gotowałam w środku, ponieważ no, z większością z nich w 100% się zgadzałam. Były to moje myśli, ale ubrane w lepsze słowa, w lepsze metafory i napisane z większą maestrią. Bardzo, bardzo Wam polecam ten zbiór współczesnych felietonów dotyczących współczesnych problemów świata, ale przede wszystkim problemów kobiet. Książka, która jest wyjątkiem, ponieważ czerwonej okładki nie ma, zobaczcie, ale uwaga, ma czerwony grzbiet, więc uważam, że doskonale łapię się do tej grupy książek, o których dzisiaj mówię. Na jabłonkę Anity Stawik-Szablewskiej jest to powieść, która zwyciężyła w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Akapit Press, skierowanym do debiutantów. I ta debiutantka, pani Anita, napisała książkę, której bohaterka właśnie ukończyła studia humanistyczne, spakowała swoje rzeczy, zerwała ze swoim chłopakiem, który od dłuższego czasu głównie skupiał się na grach komputerowych, a nie na niej, i postanowiła zmienić swoje życie. Co zrobiła? Otóż wróciła na wieś, gdzie mieszkała, gdzie mieszka jej ukochana babcia. Do miejsca, w którym całą rodziną zawsze spędzali wakacje i wyjeżdżali na wszelkie inne wolne dni, ponieważ to miejsce znajduje się przy czeskiej granicy, w górach, w okolicy Zieleńca. I ta nasza bohaterka
o imieniu Lena, postanawia zamieszkać z babcią. Ale tak się składa, że sąsiad babci, który też był jej kochankiem, niczego za dużo nie zdradzam, bo to od razu wiadomo na samym początku książki, niedawno umarł i przepisał ten swój dom na babcię. Babcia natomiast postanawia podarować ten dom Lenie. No i Lena ma przed sobą oczywiście wielkie zadanie, ponieważ musi ten dom wyremontować, ponieważ on od długiego czasu nie był nawet malowany ani ogarnięty w żaden sposób. I poznaje różnych ciekawych ludzi zamieszkujących tę wioskę oraz natyka się na zagadkę rodzinno-historyczną, którą zamierza rozwiązać z pomocą rodziny i swoich nowych przyjaciół. Powiem Wam, że bardzo lekka, miła, przyjemna książka, której lektura bardzo przypominała mi książkę o ostatniej arystokratce Evżena Boczka, czyli również była ona napisana w formie pamiętnika i bohaterka jest podobnie jak bohaterka Boczka, taką przebojową, śmiałą dziewczyną, która nie da sobie w kaszę dmuchać, a jednocześnie też obdarzona jest dużym poczuciem humoru. Świetna lektura na leżaczek, na plażę, na działeczkę. Warto sobie taką książkę przeczytać. Aleksandra Till napisała książkę pod tytułem Zgodne małżeństwo. To jest komedia antyromantyczna. I jeżeli jest to antyromantyzm, to do mnie bardzo przemawia, ponieważ ja za romansami nie przepadam i po niej nie sięgam. Tutaj mamy małżeństwo z dorosłą córką już, która jest na studiach. Mieszkają sobie sami, ale niedawno przyjęli do swojego mieszkania teściową, czyli matkę żony, która jest uzależniona od hazardu i muszą mieć po prostu na nią oko, czy ona chodzi na spotkania oraz czy zażywa leki. I to małżeństwo tak naprawdę żyje ze sobą z rozpędu. Niewiele ich łączy, absolutnie nic. Żona jest generalnie znudzona życiem, ponieważ nigdy nie pracowała, zawsze się poświęcała rodzinie, gotowała obiadki, robiła zakupy, w ogóle jest mistrzynią promocji. I kiedy córka wyjechała z domu, to jej życie stało się dosyć puste i tak naprawdę nie wie, co ma ze sobą zrobić. Nie ma żadnego planu na swoje życie. Natomiast mąż dostaje wypowiedzenie z pracy i jego życie trochę się załamuje, ale pocieszeniem dla niego jest pojawienie się nowej sąsiadki na osiedlu, która, tak jak i on, wyprowadza wieczorami i popołudniami swojego pieska. I ten starzejący się Lovelace zakochuje się w dziewczynie, która jest o wiele, wiele od niego młodsza. Oczywiście bez wzajemności. I wszystkie te animozje, niesnaski i tak dalej przeradzają się w śmiertelną rozgrywkę. Otóż małżonkowie postanawiają się siebie pozbyć na zawsze. Warto przeczytać. Moim zdaniem to było zabawne. Może nie aż tak, że parskałam śmiechem, no może ze 2-3 razy tak. Ale podobała mi się ta komedia. Było to coś trochę innego, błyskotliwego, z dość dużym poczuciem humoru. Naprawdę fajna książka. I na koniec zostawiłam książkę, która była dla mnie rozczarowaniem. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że rozczaruje mnie właśnie ten autor. Ale Wojciech Chmielarz i Rana to książka, która już praktycznie od samego początku mi się nie podobała. Coś mi w niej nie grało. Otóż ona opowiada o szkole podstawowej, prywatnej, prowadzonej przez rodzinę, kobietę i mężczyznę, a kobieta jest dyrektorką tej szkoły, mężczyzna zajmuje się finansami. Oczywiście te finanse tam nie do końca im się zgadzają, ciągle brakuje pieniędzy. I w tej szkole dochodzi do morderstwa. Do tej szkoły też przyjmuje się nowa nauczycielka matematyki, która od razu wiemy, że skrywa jakąś wielką tajemnicę, w ogóle jest jakąś taką osobą zneurotyzowaną, paranoiczną, wszystkiego się obawiającą. No i tutaj dochodzi do bardzo różnych dziwnych sytuacji w tej szkole i także poza nią, ale co najbardziej mnie irytowało, że wszyscy bohaterowie tej książki byli porąbani. I to jest naprawdę mało prawdopodobne, żeby w całej dużej grupie pochodzącej z różnych środowisk
nie znalazł się nikt normalny. Wszyscy tutaj byli w jakiś sposób psychopatyczni i walnięci. Więc trochę za dużo tego dobrego, trochę za dużo tutaj nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności. Po prostu ta książka mnie bardziej irytowała niż zainteresowała. Także akurat tego chmielarza nie polecam, ale w zasadzie chyba polecam wszystkie pozostałe książki tego autora, więc jakaś równowaga w przyrodzie musi być. Skończyłam gadanie. Cieszę się, że zostaliście ze mną do końca, o ile ze mną zostaliście. Powiedzcie mi, czy udało mi się zainteresować Was jakąś książką. Ja tymczasem zmykam, idę czytać dalej, ponieważ w tym miesiącu czytam książki wydawnictwa Filtry. Natomiast w przyszłym tygodniu, miejmy nadzieję, że we wtorek jak zawsze, zaproszę Was na kolejny film, w którym opowiem o książkach wydawnictwa Znak, które przeczytałam w czerwcu. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Pa, 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 pa.